Witam Państwa, Jarosław Imburski, zapraszam na aktualności ratajskie. Wybieg dla psów na osiedlu Orła Białego dopiero na wiosnę. Przetarg na przebudowę ronda Rataje rozstrzygnięty. Polityczni weterani wybrani na kolejną kadencję. Zapraszam. Firma budująca park Rataje przekazała już plac budowy miastu. Teraz urzędnicy załatwiają formalności mające na celu ostateczny odbiór inwestycji jeszcze w listopadzie. Można powiedzieć już, że budowa parku Rataje dobiegła końca. Choć ogrodzenie wokół skansenu Średzkiej Kolei Powiatowej jeszcze nie znikło, to firma skańska przekazała go już wraz z całym parkiem do dyspozycji spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie. Czekamy na stosowne pozwolenia i zgody i w momencie, kiedy będziemy przekazywać cały park, czyli ten tor rowerowy, czyli plac zabaw, równocześnie zamierzamy także przekazać ten skansen dysponentowi, czyli zarządowi zieleni miejskiej, no a tym dalej patrząc też mieszkańcom. W międzyczasie musi odbyć się jeszcze odbiór przeprowadzony przez inspektora nadzoru budowlanego. Ponadto przy skansenie trwa właśnie montaż monitoringu wizyjnego. Na dzień dzisiejszy jest tam prowadzony światłowód, który musi doprowadzić sieć, która umożliwi sterowanie tymi kamerami. Jednocześnie trwa przetarg rozpisany przez Zarząd Zieleni Miejskiej na zagospodarowanie zielenią dwóch działek, które miasto wykupiło z prywatnych rąk. Jest to pas ziemi pomiędzy ogrodzeniem kościoła a istniejącą ścieżką pieszo-rowerową. Na jednej z tych działek jest przerwa w chodniku przebiegającym przy skansenie. W ramach prac zostanie ona uzupełniona utwardzoną nawierzchnią. Najwcześniej za rok ruszą prace przy przebudowie ronda Rataje. 31 października został wybrany generalny wykonawca robót, ale przedtem musi sporządzić jeszcze projekt. Rondo Rataje to miejsce, w którym w Poznaniu najczęściej dochodzi do wypadków. Ostatnie poważne zdarzenie miało miejsce w poniedziałek 5 listopada. Wtedy tir zderzył się z tramwajem, blokując przejazd na blisko godzinę. Miasto już od wielu lat planuje przebudowę skrzyżowania. W środę 31 października udało się rozstrzygnąć przetarg na wykonawcę modernizacji. Aldesa Construcciones, tak nazywa się konsorcjum, które w przetargu wygrało. Hiszpańska spółka zaoferowała cenę za swoje usługi w wysokości 138 milionów złotych. Ta firma po sprawdzeniu dokumentów, punkt pierwszy, złożyła najniższą ofertę, punkt drugi, spełniła wszystkie warunki przetargowe, które były przed nią postawione. Drugą firmą uczestniczącą w przetargu był polski Torpol, ale jego oferta wyniosła 212 milionów złotych, czyli o 74 miliony drożej. Jednak zanim Hiszpanie zabiorą się za przebudowę, muszą stworzyć projekt. Te prace będzie wykonywał, tak planujemy, do 15 miesięcy i pozyskiwał wszystkie uzgodnienia i zgody i następnie zacznie budować ten obiekt. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to prace ruszą najwcześniej jesienią przyszłego roku. Całe rondo ma być gotowe w 2021 roku. Na przebudowę złoży się modernizacja jezdni, torów tramwajowych, chodników i dróg rowerowych. Dojazdy do ronda poszerzone zostaną o dodatkowe pasy ruchu dla samochodów. Przez środek ronda będą mogły przejeżdżać nie tylko tramwaje, ale również autobusy. Przebudowie ulegną również sygnalizacja świetlna, monitoring wizyjny, kanalizacja, oświetlenie dróg oraz przystanki. Zmodernizowany zostanie również dworzec autobusowy. Przystanek autobusowy Lubuszańska zostanie zlikwidowany. Zarząd Transportu Miejskiego podjął decyzję o zmianie w funkcjonowaniu linii 52 oraz 84. Autobusy z tymi numerami od 12 listopada nie będą zatrzymywały się na tym przystanku. O jego likwidację starali się sami mieszkańcy, twierdząc, że znajduje się on w bardzo niebezpiecznym miejscu na łuku drogi. Ich obawy potwierdził wypadek z 7 października. Wtedy samochód osobowy wjechał w tył autobusu, który zatrzymał się w zatoczce. Jednocześnie Rada Osiedla Żegrze zwróciła się do ZTM, aby w zamian wykorzystany został nieczynny dotychczas przystanek autobusowy przy ulicy Bobrzańskiej. Z
klatek schodowych znikają nazwiska lokatorów. Wszystko z powodu nowych przepisów RODO. Na całym osiedlu Rusa ani na domofonie, ani na klatkach nie znajdziemy danych osobowych mieszkańców. Na pozostałych osiedlach jeszcze kilka pozostało. Spółdzielnia już zaktualizowała informacje od lokatorów. Jeżeli dany mieszkaniec, jego imię i nazwisko widniało zarówno na urządzeniu domofonowym, jak i w gablocie informacyjnej, otrzymywał od spółdzielni wniosek o wyrażenie zgody o to, aby te dane nadal pozostały. Jeżeli do danego dnia nie złożył tej zgody w danym kierownictwie osiedla, te dane zostały usuwane. Było to dla nas równoznaczne z tym, że po prostu mieszkaniec nie wyraża zgody na umieszczanie tych danych na budynkach, zarówno w gablotach, jak i na urządzeniach domofonowych. Mieszkańcy, którzy nie zdążyli wyrazić zgody na umieszczenie swojego nazwiska na domofonie i takie na urządzeniu nie widnieje, mogą udać się do poszczególnych kierownictw z pytaniem o możliwość dopisania tych danych. Nie ma przejścia w okolicy kościoła na osiedlu bohaterów II wojny światowej, ale wszystko dlatego, że trwa tutaj całkowita wymiana chodnika na odcinku od parafii do ulicy Pawiej. Jest to ostatni etap budowy chodników na całej ulicy Wyzwolenia, która rozpoczęła się w 2016 roku. Zaczęliśmy od Obrzycy na osiedlu Jagiellońskim. Wymieniliśmy cały chodnik wzdłuż tej ulicy. Doszliśmy do ośrodka zdrowia, później do szkoły podstawowej numer 20 i dalej na ulicę, na osiedle bohaterów II wojny światowej wzdłuż kościoła. W ubiegłym roku Rada Osiedla zleciła wyremontowanie fragmentu chodnika wzdłuż kościoła oraz wycięcie drzew na odcinku, na którym obecnie trwa remont. W tym roku cała ta nawierzchnia jest wymieniana, która strasznie była już pokiereszowana, poniszczona korzeniami drzew. No i właśnie w tej chwili kończy się cały ten proces inwestycyjny. On dla nas był też dosyć kosztowny, bo wydaliśmy w sumie na całą tą inwestycję ponad 400 tysięcy złotych. Budowa ciągu komunikacyjnego przy ulicy Wyzwolenia była w całości finansowana przez Radę Osiedla Rataje. Park na osiedlu Orła Białego został już oficjalnie oddany do użytku mieszkańcom. Wybieg dla psów również jest już gotowy, ale musiał zostać zamknięty. W regulaminie parku pojawiły się nieścisłości. Park na osiedlu Orła Białego jest już oddany do użytku. Pomysł zagospodarowania tego terenu urodził się w 2012 roku, został zgłoszony do poznańskiego budżetu obywatelskiego 2016. Mieszkańcy już dziś mogą korzystać z atrakcji parku. Czekają na nich ławeczki, czekają na nich alejki asfaltowe, oświetlenie tego terenu, o które mieszkańcy przez wiele lat wnioskowali. Ukończony jest także wybieg dla psów, został oddany do użytkowania, ale czworonogi tylko przez kilka dni mogły korzystać z zamontowanych tu urządzeń, ponieważ Zarząd Zieleni Miejskiej wybieg zamknął aż do wiosny. Po tym jak przez kilka dni był wybieg otwarty, to właściciele razem ze swoimi psami weszli na ten teren i po deszczach po prostu była bardzo miękka ziemia i to wszystko zostało rozdeptane, te nasiona zostały wdeptane w ziemię i jest po prostu teren nierówny. Jeśli nie zamkniemy tego i nie pozwolimy tej trawie sobie spokojnie urosnąć, to tak naprawdę zawsze tam będzie takie błoto i klepisko, bo ta trawa nigdy nie urośnie. Właściciele psów będą musieli poczekać także na worki na psie odchody, których brakuje w zamontowanych tu dystrybutorach. Wszystko dlatego, że nie ma na nie pieniędzy w kasie miejskiej. Na najbliższej sesji Rada Osiedla Żegrze ma przedyskutować sprawę zakupu worków na psie odchody. Mieszkańcy zgłaszają nam również nieścisłości w regulaminie parku na osiedlu Orła Białego. Dopytują, czy po alejkach parkowych można jeździć rowerem. Z obecnego regulaminu nie można tego jednoznacznie wywnioskować, ponieważ na terenie parku zabrania się jazdy po alejkach wszelkimi pojazdami, z wyjątkiem rowerów, wózków inwalidzkich oraz pojazdów upoważnionych z bezpieczną prędkością. Jazdy rowerami z wyjątkiem rowerków dziecięcych. A czy można na przykład grać w piłkę na trawie? W regulaminie są dwa zapisy dotyczące tego zagadnienia, a jedno znów wyklucza drugie. Na terenie zieleńca zabrania się niszczenia i uszkadzania roślinności, deptania trawników oraz dopuszczania ich do niszczenia przez zwierzęta. Na terenie zieleńca zezwala się użytkowania terenów trawiastych dla wypoczynku i rekreacji ruchowej. Zarząd Zieleni Miejskiej po bliższym przyjrzeniu się sprawie postanowił, że będzie tablicę zdejmować. Będzie założony nowy regulamin dopiero po tym, gdy zostanie on uchwalony przez Radę Miasta. Tak jak ma to miejsce w innych parkach w Poznaniu, gdzie są regulaminy uchwalane jakby indywidualnie dla każdego obiektu. Więc w najbliższych dniach ten regulamin, który jest trochę wprowadza w błąd niektórymi zapisami, zostanie usunięty. Zarząd Zieleni Miejskiej jeszcze nie informuje, kiedy nowy regulamin będzie montowany w parku.
Kąpielisko nad Jeziorem Maltańskim ma zmienić swój wygląd. POSIR i Poznańskie Stowarzyszenie Architektów Polskich rozpisało przetarg na koncepcję zagospodarowania tego terenu. Architekci mogą nadsyłać swoje projekty do 11 listopada. Konkurs jest dwuetapowy. Sąd konkursowy wyłoni uczestników drugiego etapu i ta czwórka wyłoniona przez sąd konkursowy zaprojektuje koncepcję. Projekty zostaną wyłonione w połowie grudnia. Wówczas POSIR zaprezentuje specjalną wystawę z wynikami konkursu. Wszystkie takie potrzebne dla projektantów informacje znajdują się na stronie konkursu malta-konkurs.pl i tam organizator konkursu wyszczególnił, co powinno znaleźć się w takim projekcie, ale tak jak powiedziałem, dajemy wolną rękę. Koncepcja musi zawierać infrastrukturę niezbędną do funkcjonowania kąpieliska, sprzęty wodne, małą architekturę i zachować charakter sportowo-rekreacyjny. Miejska Pracownia Urbanistyczna zaprasza wszystkich mieszkańców na konsultacje społeczne. Będą dotyczyć planu zagospodarowania dla terenów znajdujących się pomiędzy Rondem Starołęka i ulicą Hetmańską, ulicą Starołęcką, Wartą i torami kolejowymi na Starołęce. Jest to rejon sąsiadujący z budową tego bloku przy Rondzie Starołęka i choć konsultacje nie dotyczą tego miejsca, to należy spodziewać się, że po drugiej stronie ulicy Hetmańskiej pojawią się kolejne bloki. Kwestie zabudowy po części reguluje studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta, dokument, który w sposób ogólny określa, co i gdzie można wybudować. Zgodnie z zapisami studium, ten obszar nad Wartą przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową oraz usługi. Przy dawnym porcie rzecznym również mogą powstać bloki, ale muszą być niższe przy większym udziale zieleni. Nad samą rzeką zgodnie ze studium powinny pozostać tylko tereny zieleni. Ale o ostatecznym zagospodarowaniu zdecyduje szczegółowy plan miejscowy. Spotkanie z planistami odbędzie się w czwartek 8 listopada w Zespole Szkół Samochodowych na ulicy Zamenhofa 142 o godzinie 17. Będą to pierwsze konsultacje dotyczące tego planu, dlatego miejscy planiści nie będą jeszcze przedstawiać gotowego projektu. Spotkanie służyć będzie zasięgnięciu opinii mieszkańców. Relację z niego będzie można obejrzeć w następnym wydaniu Aktualności Ratajskich. Kto będzie reprezentował mieszkańców Rataj w rozpoczynającej się kadencji Rady Miasta? Przedstawiamy radnych wybranych w wyborach, choć tym razem nie tyle przedstawiamy, co przypominamy politycznych weteranów z Rataj. Potem 2010, 2014, 2006. Przemysław Aleksandrowicz został wybrany do Rady Miasta już na szóstą kadencję, co sprawia, że jest obecnie jednym z najbardziej doświadczonych radnych. W wyborach startował z pierwszego miejsca listy Prawa i Sprawiedliwości i zdobył 5058 głosów. Jego przepis na kolejny z rzędu sukces wyborczy jest prosty. Tą receptą na wielokrotny wybór przez mieszkańców jest zaangażowanie w pracę radnego. Przemysław Aleksandrowicz przez wiele lat w Radzie Miasta zajmował się przede wszystkim oświatą, kulturą i nauką. Również teraz chce kontynuować swoją pracę na tym obszarze. Zawsze najważniejsza była dla mnie oświata i w Komisji Oświaty byłem przez cały czas mojej pracy w Radzie, czyli przez wszystkie poprzednie 5 kadencji, więc także i w tej szóstej w Komisji Oświaty będę pracował bardzo aktywnie. I też przez wszystkie kadencje byłem w Komisji Kultury i Nauki. W ciągu najbliższych kilku miesięcy radny Aleksandrowicz chce przyjrzeć się efektom wdrażania reformy szkolnictwa w Poznaniu, ale ma również wyznaczone zadanie na całą kadencję. Mieszkańcy wyznaczyli nam rolę kontrolną, rolę opozycji, która powinna patrzeć na to, w jaki sposób i prezydent będący kandydatem Platformy Obywatelskiej i większość Koalicji Obywatelskiej, w jaki sposób rządzi. Gratulacje. Dziękuję. Całkiem dobry wynik. Całkiem. A w rolę rządzącego i kontrolowanego przez opozycję niewątpliwie wcieli się radny Marek Sternalski. Uzyskał 5874 głosy i wszedł do Rady z pierwszego miejsca na liście Koalicji Obywatelskiej.
będzie to jego czwarta kadencja. Czym chce się zajmować przez najbliższe lata? Oświata to jest rzecz bardzo ważna, tak aby nasze dzieciaki chodziły do dobrze wyposażonych szkół, w których jest wysoki poziom nauczania, do których nie muszą chodzić z ciężkimi plecakami, gdzie nauczyciele mają komfort pracy. To jest rzecz, na której mi bardzo zależy. Ponadto radny Sternalski chce rozwijać w mieście miejsca służące rekreacji dla mieszkańców. Ważne dla niego jest również usprawnianie komunikacji miejskiej. W poprzedniej kadencji Marek Sternalski był szefem klubu Platformy Obywatelskiej w Radzie Miasta. Nie wiadomo, czy będzie nim nadal, ale dobry wynik swojej partii traktuje jako wyzwanie. To jest wyzwanie i duże zobowiązanie zarazem do ciężkiej pracy przede wszystkim i do pokazania, że ci, którzy nam zaufali, będą zadowoleni po tych 5 latach i będą mogli powiedzieć, że to był dobrze oddany głos, dlatego że ci radni, ten prezydent się sprawdzili. W kolejnych wydaniach Aktualności Ratajskich będziemy przedstawiać następnych radnych wybranych z okręgów obejmujących Rataje. Setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości będzie hucznie obchodzona w całym kraju, ale i w naszej dzielnicy. W domach kultury, w szkołach i kościołach Rada Osiedla Żegrze zaprasza na wspólne świętowanie. 10 listopada organizuje turniej piłki nożnej dla dzieci o Puchar Osiedla. O godzinie 15.40 koncert zespołu Castle Brass w kościele na osiedlu Stare Żegrze. Msza święta i wieczornica rozpoczynają się tuż po koncercie. Rozpoczynamy o godzinie 16.00 mszą świętą na osiedlu Stare Żegrze. Po mszy świętej nastąpi przemarsz do szkoły podstawowej, gdzie odbędzie się uroczysta wieczornica przygotowana przez uczniów szkoły oraz harcerzy. Rada Osiedla Żegrze, parafia i szkoła podstawowa nr 64 zaprasza wszystkich chętnych do wspólnego świętowania. To już wszystko w tym wydaniu Aktualności Ratajskich. Następne 15 listopada, jak zwykle w czwartek o 16.30. Dziękuję Państwu za uwagę, życzę udanego tygodnia. Do zobaczenia.